Siema, witam Was tym piątek. Słuchajcie, Road to the FIFA World Cup startuje dzisiaj o godzinie 15. Tak, wyjątkowo o 15 dostajemy ten event, natomiast jest to taka tradycja już czarnych piątków z poprzednich też lat, że o 15 wystartujemy już z kartami promocyjnymi. Wiadomo, o 19 też pewnie coś mocno dołożą, ale o 15 zaczyna cała się zabawa. Najlepsze informacje, które trafiły do paczek są biedniejsze o Mbappé. Dlaczego nie ma w najlepszej dużej tygodnia Mbappé? Ponieważ właśnie te kraje startowe, którą przed chwilą widzieliście, zapowiadają nam, że Kilian zostanie dodany w wersji specjalnej. Dodatkowo Neymar, Salah i De Brujne, więc naprawdę sporo kontentu przed nami. A powiem wam tak, wczoraj mówiłem, że to jest raczej event, na którym jej zarabia, i to jest raczej czarny piątek, na którym korzysta jej. Natomiast powiem wam, że zarówno te wyzwania co godziny, jak i paczki, które dają, no bo w tym momencie mogę wam pokazać paczkę za 10 monet, tak? Dali paczkę za 10 monet. Szansa w ogóle tu na trafienie czegoś 84 plus to jest 23%. Więc otwórzmy sobie i zobaczmy, co tutaj będzie. Natomiast, no, słuchajcie, no, trochę idą w stronę graczy, więc trzeba to przyznać. Jak robią coś dobrze, chwalimy, jak robią źle, to to będziemy tutaj też ganić, natomiast no, jeśli chodzi o to, co trafiłem, to trafiłem. Brozowicie jeszcze jakiś czas temu w Pawtu był całkiem fajną kartą. Natomiast karta 86 za darmo, to znaczy za 10 tysięcy monet, to jest uczciwa cena, jeszcze 84, no i do wyboru może być ten zawodnik. Po prostu, naprawdę spoko, ale dzisiaj porozmawiamy, jak ten event ma wyglądać. Z takich informacji widzimy się o 14.30 na Twitchu. Pewnie stream będzie trwał z godziny półtorej, Zobaczymy, co wyjdzie o 15.00. Natomiast później widzimy się znowu o godzinie 18.00 na Twitchu, więc naprawdę dużo tego kontentu z mojej strony, ale musimy sobie to wszystko w miarę sprawdzać, analizować i zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Pamiętajcie o lajku, like subskrypcji oraz oczywiście linkach w opisie macie newę. Możecie kupić FIFA 23 do ładowania do Xboxa do PlayStation oraz mnóstwo produktów cyfrowych. Zapraszam. Zacznijmy może od tej drużyny najlepszych informacji. Bo pewnie wiele osób się spodziewa, że ta drużyna może być tydzień dostępna. Nie, ona jest dostępna tylko do wtorku, do godziny 19, czyli scenariusz taki sam, jak rok temu, jeśli chodzi o czarny piątek. Kiedy kupić te informy? Jak to może wyglądać? W poprzednich latach bardzo często była panika, kiedy wychodziła paczka z informem, że każdy mógł sobie IFA zrobić. Natomiast w tym roku to jest dość na porządku dziennym, więc nie wiem, czy to będzie miało wielki wpływ, a przed nami mnóstwo wysypów. Więc jeśli nie kupiliście wczoraj na jakieś panice, chociaż nie wiem, nawet taka tendencja jest na tych kartach, to raczej poczekajcie, bo tu tych wysypów będzie mnóstwo, tych if pewnie dosypie przepotężnie na Rynek, No i wtedy będziecie mogli sobie kupić zawodnika, którego chcecie. Ale zerknijmy sobie tak na przykład na Cancelo, którego posiadam. 89 tysięcy monet. No i patrząc na dzienne wykresy, to naprawdę spadł, bo jeszcze wczoraj miał 119 tysięcy średnią. Natomiast zobaczmy, czy był tani na jakieś pańce, kiedy go ogłosili No wręcz nie był, więc na dobrą sprawę cały czas yy, spada. No i ciekawe, jak odbije się na nim to, że będzie go bardzo po prostu dużo, że tych paczek typu lighting rounds typu co godzinę będzie naprawdę mnóstwo, bo słuchajcie, to nie jest FIFA, gdzie oni 19, 20, 21. Powtarzam to na każdy materiale. Najlepsze informy w paczkach są do wtorku do 19, więc będzie naprawdę nimi sypać. Natomiast jak możemy spodziewać się paczek promocyjnych, skoro na razie wszystko układa się w logiczną całość do zeszłego roku. Zobaczcie jak zaczęli. Zaczęli identycznie o 19 w czwartek. No i możemy zobaczyć, że tak. Pierwsze flery z Bc było, ok. I jeśli chodzi o te flery z Bc w tym roku mamy na razie trzy. Jedno zostało dan na półtorej godziny, drugie chyba też było na półtorej godziny no i trzecie rzucili chyba na 15 godzin czy tam 13,5 mniejsza. Dzisiaj chyba do godziny 15 plus przez minus. Natomiast paczki dają naprawdę fajne się te nagrody, nie ma co narzekać. Rok temu, żeby wam tu wszystko podsumować, mieliśmy 19 wyzwań Flash BC. Dwa lata temu, wydaje mi się, że tam było ponad 40 czy coś, ale na pewno było dużo, dużo więcej. No bo to też nam zapadło rok temu w głowie, że robili przerwy, nie dawali tak często i nie dawali ich tak dużo. Są świetne rzeczy do zarobku, o czym też zaraz porozmawiamy. Natomiast porozmawiamy też o paczkach. Paczki promocyjne, na dobrą sprawę, wczoraj wyszły jakieś, ale i było bardzo mało. I widać, że rok temu dali identycznie na jeden dzień paczki promocyjne, które mamy dostępne w chwili obecnej w grze nawet na niecały jeden dzień, natomiast no, te kończą się o godzinie, jeśli tutaj zobaczycie na dobrą sprawę, godzinie 15 pójdzie jakaś podmianka, dali jeszcze paczkę podsumowań sezonu, nie otwierajcie czasem tego, to się kompletnie nie opłaca, jest to niewymienne, pula jest olbrzymia i nie warto wydać 100 tysięcy monet czy 1500 pońców. natomiast przechodząc dalej tutaj, zauważcie jedno, że kiedy wystąpił już ten piątek, czyli dzień dzisiejszy że tak powiedzmy, nadszedł dzień dzisiejszy no i sytuacja wygląda w taki sposób, że zaczęły lecieć promopaczki, od której od godziny 15, pier prąpaczka. Potem było o 16, 17, 18 czasu polskiego, o 19, no i o 19 dostaliśmy też bardzo ciekawą kartę, czyli flashback Benzemy. Co to może oznaczać w perspektywie tego, co mamy na chwilę obecną w przeciekach? Że może pojawić się Leo Messi. Oczywiście nie mówię, że dzisiaj, no bo właśnie mieliśmy wtedy Benzemy, mieliśmy potem Kielniego i tak dalej, natomiast może akurat ten piątek będzie również z flashbackiem dość mocnym, jak wtedy Benzemą, tak samo Leo Messi w tym roku. Sytuacja wygląda tak, wymagali tam kartę, wtedy Signature Signings, kartę, która o godzinie 5 15 weszła do paczek, czyli w teorii wymagali kartę tą, która może tutaj być. Jeśli chodzi o przecieki, pojawia nam się Mbappé, pojawia nam się Son, to są karty prawdopodobnie z ekranów, przynajmniej tak szeryf nam zapowiedział. No i pojawił się jeszcze na przykład Mane. Natomiast patrząc na to, była potrzebna byle jaka karta Signature Signings, czyli analogiczna po prostu, tak jak Wam mówię, do tych, ale no czy będzie tak w tym roku? Nie wiem. Między 15 a 19 wiele osób się czai, że kupi te karty bardzo tanio, bo wtedy to było mega zaskoczenie, mega to odbiło. Natomiast w tym roku ani razu jeszcze nie chcieli karty specjalnej w jakimkolwiek wyzwaniu. A rok temu na przykład już na starcie, kiedy były One już do na Duma nam kartę One zawołali i oni bardziej do tego podchodzili, że wymagali karty eventowe do danych wyzwań. W tym roku nie podchodzą tak, więc nie wiem, czy tak będzie. Natomiast, jeśli by się okazało, że karta e, ta eventowa spadnie, to wtedy możecie się zastanawiać, to rok temu właśnie te Signature Signings mega latały, szczególnie te najtańsze, bo z reguły nikt się tego nie spodziewał, oprócz tam kilku osób, co wiadomo, zaryzykowało albo po prostu po sztuce i tak dalej. Natomiast, no to byłby dość mocny hazard, że brać po prostu tak wcześnie. Ale jak komuś się udało, to myślę, że będzie wspominał jeszcze Kilka lat. Ale przejdźmy do tych paczek. Następna sytuacja. Godzina 20 promu paczka, 21, następnie 22. 23. Północ czasu polskiego, pierwsza w nocy, druga w nocy, trzecia w nocy, czwarta w nocy, piąta nad ranem, szósta nad ranem, siódma nad ranem, ósma nad ranem, 9 rano powiedzmy, 8 już rano wiadomo, 9 rano, 10 yy, rano, 11 i tak dalej. Zauważcie, zobaczmy sobie, do której oni lecą z tymi paczkami i z tego, co tutaj wygląda, przestali dopiero o 14 czasu polskiego jechać z paczkami co godzinę, więc tych paczek było naprawdę mnóstwo i tych paczek będzie naprawdę mnóstwo. W sobotę dostaliśmy rozbudowy ligowe, karty rare z ligę, jeśli są po quick 700 monet i tak dalej, o tym już rozmawialiśmy, możecie zebrać, jak macie mały budżet, ale powiem Wam, że dużo lepiej może Wam wyjść zarabianie na tych szybkich wyzwaniach, oczywiście jeśli macie na to czas, ale kiedy wyjdą właśnie takie rozbudowy typu La Liga, Ligę i tak dalej. To szczególnie, że teraz jeszcze mamy mieć na przykład Mbappé w lepszej wersji niż Infor, bo to będzie świetna karta, jeśli tak to będzie wyglądać. Zobaczymy, czy to będzie koncepcja raczej kart statystycznych, ale na 99%, tak, przynajmniej ja tak obstawiam, to to może naprawdę fajnie działać. Przechodząc jednak na rynek, o co tutaj chodzi, jak te flesze z BCT, BC co godzinę możecie wykorzystać do zarobku. Słuchajcie. To są karty, którymi wczoraj wieczorem obracałem, a nie miałem w ogóle czasu. Koke, któremu zmieniłem pozycję na SPD gość z Evertonu łapany po około 1400-1500 monet. Za tego gościa ja zapłaciłem, nie wiem, z 1000 monet, za tego też zapłaciłem 1000. W momencie kiedy pojawia się jakiś z SBC i które jest łamigówką, które posiada bardzo fajną nagrodę, ludzie nie za bardzo wiedzą jak je zrobić, no i z automatu lecą na futbina. Kiedy lecą na futbina, chcą zrobić, no to macie rozwiązania. No i z automatu te rozwiązania są też bardzo, a to bardzo podbijane, wiadomo, reakcje i tak dalej. I niektóre z tych kart, mimo że są odczytane na przykład nie wiem, dajmy sobie tego Quintero tutaj za 850 monet To on na rynku może chodzić już w danym momencie 400 Znaczy 3000 monet z tego powodu, że wiele osób po prostu rzuca się, żeby to zrobić A nie mają za bardzo pomysłu jak samemu to skleić No i biorą gotowe karty z rynku Tak więc to jest jedno, jedna z opcji, na których można zarabiać Szczególnie mały budżet może teraz mega oddawać I szczerze mówiąc niekiedy wolę w ten sposób do tego podejść Bo <laughs> widzicie jak te karty schodzą Mam nadzieję, że w tym roku nie banują za brązowe sprzedane po wysokiej cenie Ale większość z tych kart brana po 700-600 monet kiedy widziałem jak wpadały do rozwiązań No i sprzedawane dużo drożej Więc na tym możecie zarabiać A prawdopodobnie te wyzwania będą się pojawiać Może nie tak często jak po prostu rok, dwa lata temu Ale tak jak rok temu mam nadzieję, że będą A na razie paczki nie zawodzą Przechodząc dalej Path to Glory Słuchajcie, te karty odbiły, nie odbiły? Tak, trochę odbiły na pewno Mamy tendencję, bo widzę, że Karasko 164 Jeśli tu dobrze widzę, więc fajnie sobie urósł Gui Marecz na przykład spadł Jeśli wjeżdżalibyście wczoraj na nagrodach To spadł i tak dalej, lecąc dalej Wiele kart na dobrą sprawę Niby odbiło, ale jednak nie do końca odbiło. Dlaczego? Bo jeśli wzięliście na przykład karty wczoraj, przed 19 marvelowskie, które wychodzą z paczek, to jak najbardziej udało wam się na nich zarobić. Natomiast jeśli mieliście je wcześniej, no to nada, one bardziej wracają do tych cen, bo na cenach dziennych, zobaczmy sobie, jak to dzisiaj wygląda, te karty już w ogóle nie są w paczkach, takie a propos. Ale wczoraj chodziły po 45 tysięcy monet, ale jeszcze w środę te karty były po 60, czyli w normalnej cenie, taki na kata 160 tysięcy monet. Więc jeśli chodzi ogólnie o te karty, widać tendencję, że odbijają, widać, że te karty rosną. E, tu już mamy 130. 9000 tysięcy monet, więc naprawdę ta karta nabiera też na cenie. Wyszły z paczek, wiele osób robi składy, jest też godzina 11. I wydaje mi się, że te karty mogą być bardzo ciekawe, jeśli chodzi o te karty World Cup. Natomiast osobiście odpuściłem w nie inwestowanie, z tego powodu, że na dobrą sprawę okienkiem, żeby wejść w niektóre karty, to była wczoraj godzina 19. Jeśli przed 19 na dobrą sprawę. Jeśli zebraliście wcześniej, no to mieliście problem i ciężko z tym wyjść, a ja już kilka razy się złapałem na tym, że ten podatek ciężko mi było pokryć, więc te karty odpuściłem, niemniej jednak na pewno mają potencjał i mogą rosnąć. Tak samo karty Glory, których widać na nich tendencję, że wiele osób się boi. Wiadomo, zaraz przejdziemy do drugich spotkań. Holandia już będzie grała o awans, chyba nawet dzisiaj, i tak dalej. Widać wzrosty na niektórych kartach. Widać, że niektóre karty też coś stają od wczorajszego dołka. Ale widzicie, wczoraj go za 260 sprzedałem, dzisiaj jest 205. A na dobrą sprawę jeszcze wczoraj gość był do po 190 w pewnym momencie na odczytach wieczorem. Więc ciężko jest ostatecznie to wszystko idealnie powiedzieć. Ja na razie tych kart się. Może nie boję, ale po prostu nie tykam ich z tego powodu, że mam nadzieję, że będzie można na czymś lepiej zarobić. I przechodząc z takiego podsumowania dla osób, które nie mają czasu być na Twitchu, yy, wyszedł Morientez, to pewnie wiecie. Natomiast yy, Max Hero będzie się odświeżać. I z tej racji, że lecą tutaj karty 88 mega przepalane są, i z tej racji, że te segmenty nadal są dość wysoko, no bo możecie sobie zobaczyć, że 88 nadal zamykają widełki, a 89 chodzą w okolicach 50 tysięcy monet, wydaje mi się, że na tym będzie można obrócić. Natomiast trzeba być bardzo bez bardzo, można powiedzieć, szybkim i brać pewny zysk, bo jak będą paczki 20, 21, 22, 23 i do rana, i do popołudnia, to mogą to bardzo dławić, jeśli chodzi o to odbicie. Natomiast między 19 a 20, mnóstwo osób rzuci się na tą kartę Hero, między innymi ja, żeby ją zrobić, i mnóstwo osób będzie chciało zrobić to SBC, a raczej nie będzie przed 19 dobrać tych kart. Więc jeśli poszedłby duży wysyp o 19, czy między 15 a 19, te karty overallowe by spadały i wejście po 19 i sprzedanie do 20, to może, być, to może być wyjście. Naprawdę, ja na to będę zerkał po prostu i taki ma Plan pomiędzy 15 w teorii a godziną po prostu 19 ma ci dużo paczek. Wiele osób już zrobiło to wyzwanie, więc te ceny raczej będą chyba spadać. No a potem po prostu każdy po 19, żeby szybko sobie zrobić, rzuci się przynajmniej jakaś pula graczy, no i trzeba będzie przed 20 sprzedać, żeby z tego uciec. W sumie to chyba na tyle chciałem dzisiaj z wami porozmawiać. Wszystko podsumować, bo będziemy się więcej widzieć na Twitchu i więcej jutro na materiale. Pojawiają się te przecieki, które wam tutaj pokazywałem, czyli że mamy Mane, że mamy Sona, że mamy Mbappé, więc ten event, ta różna eventowa zapowiada się też świetnie. Natomiast wszystko tak naprawdę rozegra się dzisiaj, kiedy polecą pierwsze paczki. Zobaczymy, czy może wyjdzie ten Leo Messi, tak jak był wtedy e, właśnie Karim Benzema, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Niewątpliwie na kartach drogich, na kartach Path to Glory będzie można zarobić, na kartach e, Hero też już widać, że są jakieś wahania. Jeśli ktoś wczoraj wjechał, no to mega sprawa, natomiast jak wjechał trochę wcześniej, no to trochę gorzej, bo go to spotkało, ale z reguły, chyba każdy Gdyby wyczekiwał przed eventem, jeśli to brał. Natomiast jeśli chodzi o sam fakt. Y tych kart, no to słuchajcie, obróciłem 19 kart Zarobiłem na każdej karcie powiedzmy, że średnia 1500 tysiąca monet, a ja prawie nie siedziałem na tym Ja wiem, że ludzie obracali po 100 takich kart No i 100 tysięcy monet Czystych, bez jakiegoś wielkiego Strachu, bez ryzyka, a patrzenie Czy dana karta da Wam 15k na zysku Gdzie stać Was na 10 kart i, I tak dalej, no nie wiem, no to też ma Jakiś pewnie sens, natomiast zobaczymy jak ten rynek Się zachowa, zwykle odbijał po prostu W takie dni, wczoraj kiedyś okazało że Mbappé nie ma w paczkę jako inform No to te skoki cen były bardzo to bardzo mocne i wiele osób rzuciło się na Informa Mbappé Z tego co pisaliście na streamie Potem jednak spadło to do jakiejś tam powiedzmy normy Natomiast patrząc na Złotego Też miał odbitkę, też wczoraj miał bardzo mocną odbitkę Na razie jest w paczkach Bo odbił do milion, milion chyba 50 nawet był w pewnym momencie, coś takiego chyba na streamie widzieliśmy. Natomiast dzisiaj już wiadomo, spadł trochę. A teraz godzina 19.10 mega przekłamuje, bo wiele osób zaczyna budować swoje składy. Jeśli miałbym się zastanawiać nad jakimiś kartami, które zebrać, nie wiem, może Neymar, może Neymar do gry w sensie, jeśli potrzebujecie składy, te karty, które na przykład jako Inform będą wypadać, bo raczej ten Neymar aż tak niebezpiecznie Inform nie zjedzie, żeby zbić tamtego. Natomiast yy, na dobrą sprawę, bardziej zerkam na te segmenty, możecie overallowe, może właśnie pod te fleże z BC i tak dalej, a nie rzucanie się typowo na karty grywalne. Bo już kilka razy na tym się przejechałem, że ciężko mi było pokryć podatek I ostatecznie wyglądało to jak wyglądało Jeśli będzie dobrze chodzić, będziemy flipować A po prostu inwestycja, to też wyjdzie wszystko w praniu Dzięki wielkie za oglądanie Widzimy się o 14.30 na Twitchu Zobaczymy co będzie o 15 A potem się widzimy znowu o 18.00. W ogóle dzisiaj tam za punkty kanału na Twitchu Jeśli dużo oglądacie transmisji, możecie odebrać Discorda handlowego Czy jest Czarny Piątek, też będzie na to promocja Wiadomo, trzeba pewnie z miesiąc, dwa oglądać Ale coś można wtedy dostać, można powiedzieć za te punkty za darmo I zawsze jakaś fajna, myślę... Yy, jakiś fajny dodatek do samego oglądania Dzięki za oglądanie, do zobaczenia jutro na materiale I dzisiaj dwa razy na Twitchu, siema